Opuszczona baza wojskowa nieopodal wsi Raszówka powstała w latach 30. XX wieku na potrzeby Wehrmachtu i Luftwaffe. Cały teren o powierzchni około 60 hektarów obejmował bazę paliwową wraz z magazynami części zamiennych do samolotów i bocznicą kolejową. Paliwo przechowywano tu w 12 zbiornikach naziemnych o pojemności 60 tysięcy litrów. Z czasem powstało 635 zakopanych w ziemi cystern oraz rozległy system rurociągów. Magazyny natomiast były wielopoziomowe, z rozbudowaną częścią podziemną i naziemną oraz posiadały windy. W 1945 roku obiekt został przejęty przez Rosjan. Opuścili go dopiero na początku lat 90. XX wieku, gdy wojska radzieckie ostatecznie wycofały się z Polski. Do dziś zachowały się tutaj niezabezpieczone bunkry, wielopoziomowe magazyny, garaże, rampy i wiele innych budowli. Opuszczona sowiecka baza paliwowa. Witajcie, dziś zwiedzimy opuszczoną sowiecką bazę paliwową. Jest ze mną dziadek. Cześć. No i co? Idziemy. No i co? Tutaj przed nami jakieś dwa szkielety. Ale popatrz, tam jeszcze są napisy po tym, po sowiecku. Widzisz? Tutaj na górze. Czy coś się tam stało? Niepełne, nie wiadomo co tutaj. Są te budowle całkiem puste w środku. No chyba, że dalej coś znajdziemy, nie? Może dalej będzie coś ciekawszego. Jakieś nawet jeszcze widocznie może jakieś zbiorniki pod tu pod tym budynkiem były czy no, coś. Może tak. Do piwnicy wejście. Tak? O. Ale tam wieża nie ma co jeść. Zobaczymy, nie wiadomo czy... Ciemno. Czy nie, no to ja mam tą lampę, nie? No czekaj, zobaczmy czy tu w ogóle... Czy tam wody nie ma przypadkiem. I chyba jest. Jest woda? Tak, jest woda, także no. Bez gumiaków. Nic z tego. Dziwne, że tu... Popatrz, takie klamry, jakby... No było takie zejście, żeby nie? Wejść, wyjść stąd, nie? Popatrz, tam do piwnicy dalej idą. No. To już szabrownicy z kabli to ściągali. Na pewno tutaj tego wszędzie. No tutaj też będzie jakieś takie wejście niżej. Chyba. Nie. Kanał taki, nie? Ale gdzie tu był wjazd do tej góry? No, w sumie. To wszystko już by zarosło? Nie widać drogi. No nie, nie ma nic.
On musi być, bo przecież... No tak, jak tu nawet jest ten kanał. Tam jest zabyt kanał, nie samochodowy, to tak... No. Czy izolacji po kablu. No widzisz, tutaj też coś jest. Tak jakby taki tunel tutaj. Widzisz, bo to dalej idzie tam. Tutaj też jakieś puste pomieszczenie. To musiała być jakaś droga do, no tak, do, tak. Do tych obiektów. W sumie wcześniej nie poczytaliśmy nic, bo... No bo nic dalej, gdzieś tu jakaś taka droga. No coś tu było. Taka normalnie leśna. To musiała być przecież utwardzona droga. Tak, tak. Tego, no. Tak jak tutaj. Taka z takich tych płyt czy coś. Tu jest coś większego. Wysoki. No. Piwnica też jest, ale podejrzewam, że jest zalana. Także niżej też jest wytegowane. No coś tu było. No też tak samo jak niżej, nie? Ale nie widać, żeby tu miały jakieś urządzenia być. No. Dziwne. 75. To jest... I tutaj też jest wyryte. No. Wyryte 52. Do 75. No. To wszystko widać, że żeby to. Jakieś tu przegrody były też, bo tam... Aha, no tak, bo jest tutaj, no. No dziwne to jest właśnie, co tu... Jest to niemożliwe, żeby tu były składowane jakieś beczki z jakimś paliwem czy coś, bo po co by to takie wysokie budowanie, wiesz? No. Gdzieś tu winda jest, widać, że tu chyba winda zrobiła, no. No ale przecież to by... No ale to musiała być winda, bo widzisz tutaj wyżej musiał być ten mechanizm, tak mi się wydaje, nie? Ten dźwig tutaj wyżej, nie? Bo tutaj się kończy, a tutaj był pewnie ten dźwig. I to jeszcze widok. Ta ścieżka idzie tutaj, nie? I tutaj w lewo też idzie coś, nie?
taki dywan, o, pełno śmieci. Tych osłon też. Jakieś takie tutaj też uchwyty na coś. Nie wiem, ja bym jeszcze na lewo tutaj poszedł zobaczyć, a potem tu. Ale droga jest też utwardzona. No, no jest, jest. No. Asfalt czy tam? No coś takiego. Jakiś dywan był. No. Pamiętam, u mojej cioci to był na ścianie taki gruby dywan. No. Oni jeszcze jak wrócili z Francji, to to przywieźli. To wtedy to gdzie tam na wsi dywany były. Aha. I to jakiś musiał być albo turecki, albo jakiś, bo były tam, jak sobie przypominam, jakieś takie motywy. Mhm. Motywy chyba jakieś. No jeszcze ten chłód taki. Księżny. Mm-hmm. I to ty złomiarze nie. Jeszcze nie zauważyli. Coś takiego tu jest. To masz kolejny, patrz. To? Kolejny masz. Aha, no to takie coś podobne. Jak tutaj obok, nie? Tam chyba odpowietrzenie, ale wiesz. Aha. To chyba coś podobne jak tamte. No, ale inne jednak. Widzisz, tu nie ma. Tu nie ma ani schodów, ani nic, tak? Mhm. Jakieś zejście musiało być kiedyś, nie? Widzisz, tu znowu też jest taki wysoki. Mhm. W sumie nisko tutaj. To jest niskie to pomieszczenie, no. Nie? Mhm.
wody. Mm-hmm. No nie, 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 to jest niemiecki. Jakby niemiecki. Coś rlastung czy coś, no to nie. To jakiś... Czyżby to były po niemieckie, a dopiero Rosjanie to przejęli? Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Nie no, w sumie musiała być, jak coś było składowane. Napis mnie dziwi. No tak, to jest niemiecki napis. No bo to jest tak jakby niemiecki. Mhm. Mogli tu i Niemcy mieć tu bazę tak. Jakąś też, to potem Rosjanie. Mhm. I to jest najbardziej prawdopodobne. Dlatego, że to jest solidny żelbeton, to widać robione, to jest niemiecka robota. Mm-hmm. Weź same takie jak tu nie te kanty za tego. Mm-hmm. Rusy to by to robił na prosto. No tak, po co tak, by tak, takie. No, mm-hmm. Znowu masz napis 91-93. No jest tam kolejny budynek. Mhm. Nie schodzi to tylko tak na osobę, nie? Tak. Mhm, no jest. Belasno, widzisz? Mhm. To są po niemieckie. Mówię, to jest za solidne. Rusy to by takie, to by to. No, sprawa się wyjaśniła. To są po niemieckie jeszcze. No, budowle. Nie wszystkie pewnie, nie wszystkie. Może nie wszystkie, ale... Ale część to tak. Chyba, że jeszcze tam przejdziemy zobaczyć i potem tutaj. A później tu? No. Żeby się nie cofać. Wieku, to jeszcze będzie stało i 200 lat, jakby tego nikt nie zburzył. Może i tak. Opalone jakieś, tak, to no. Się paliło, popatrz. Mm-hmm. Całe wszystko osmalone. No. Czuć spalenizną. Wszystko, no. Musiałeś.
Tak, czuć, czuć, no. To nie jest, wiesz co to jest, to nie jest otwarte, no. Tylko żeby ktoś wchodził. Aha, żeby nie poleciał, no może i tak. Czy tu musiały jakieś pozostawać jeszcze jakieś materiały? Łatwopalne coś. Palne i to mogli sobie rusty podpalić. Ja wiem. Wszystko w zasadzie dewastowali jak no tak. To wiedział, nie mówiłem. Same te narożniki jak tak, święte. Tak. Że to już jest porządna robota, nie żeby się jak to się uderzy nie w kant czy tej. Ruscy to by tego nie robili, po co by sobie. Także to już jest taka droga w las, nie? Tak, bo nasz tam idzie, widzisz. Nie ma co już. No to pójdziemy tam, cofniemy się i w lewo, nie? Bo tam co ten budynek było widać. Te sosny się zbierało i syrop robił. Najlepsze to było z jodu, ale to gdzie to jodu spotkał. Teraz w maju się to powinno zrywać. I się cukrem zasypie. Kurde, padalec. Tak? No nie żywię. Szczęście od laptopa czy coś? Tutaj zategowali, nie? No. Tak wygląda. Wysadzili, nie? Jedyne logiczne wyjaśnienie.
tak wygląda. Chyba to nie tu nie trzeba robić, wiesz? Ale jakoś tak wąsko, żeby była klatka. Chociaż. Tu nie mogła być klatki. Nie ma wejścia, no właśnie. No to już jest wolno. Żeńskie. Sala gimnastyczna tutaj była. Ale tu mogły być takie schody, tu tędy, nie? No ale w sensie. No tu wchodzą, nie? Ale ogólnie mogły być takie, nie? Ogólnie mogły być takie schody tutaj. Idziemy tam? Ja wiem, ciężko się będzie dostać, nie? Nie wiadomo, jak to było wejście, wiesz. Bo nawet jakby było od sali gimnastycznej wejście, no to przecież by nie wchodzili tak, no bez sensu. To widać, że to jakiś był taki obiekt i jakiś tam kultury, nie? Bo widać, że to kino było, tam taka salka gimnastyczna. Tu takie okna jakby mieszkalne. Ten to jest, widzisz, tu jest tylko, to są żelbetonowe te słupy, wszystko, a tu to jest murowane z cegły. Mrówki. No. Ale tu jeszcze też widzisz. Tak, coś było, no. Widzisz pomp? No. No i to jest chyba też taki podobny jak tamten, nie? Nie, chyba no, inny. Chyba tylko popatrz. Dwa. No ale tutaj klatka schodowa jest przecież. Nie, jakby okna były, tylko są, popatrz, jakby okna były dwa tutaj, nie? Już są takie. One zamalowane. No to i tu chyba jakieś mieszkalne dla
podatnik całej obsługi chyba. Tu się też coś paliło. Ale ściany cieniutkie. No. Mieszkalnie to raczej nie było, może tylko dla pracowników, nie? Musi być jakaś przecież. No patrz, tam coś jest ciekawego. Zobacz. Puste, więc tu nie ma. Dziwne. Aha, tu nie przejdziemy. Nie przejdziemy tutaj. Nie ma co skakać tam. Myślałem, że się tam wyjdzie. No ja też. A tu jest taka przerwa duża. Można ten. No, czyli jednak są dwa. Widzisz, jeden obok jeszcze kolejny. Szpital czynny, jak jest lekarz. Zobacz, jakie te ściany były z takim tym. To jest
się nazywało kiedyś Suprema. To, to są też się do tych płyt właśnie do przegrody, do ocieplania to się stosowało. A teraz styropian. Wydajesz jeszcze, a może to ten? A nie, tu jest, tu jest. Jest. Jeszcze jest tu jakiś. Będzie pełno cegieł. No to co, całość zwiedzona. Jak widzicie, jest tutaj dużo tych budynków. Pewnie wszystkich nie zwiedziliśmy. No na początku to myśleliśmy, że tam centralne są te dwa takie budynki parterowe. Się okazuje, że tu jest kilkanaście piętrowych, dwu- i trzypiętrowych budynków. Jest to niby baza, że poradziecka. Ale widać, że te budynki są poniemieckie, czyli tu już baza jakaś paliwowa musiała być niemiecka. A Rosjanie to przejęli. Nawet widać po starannym takim wykonaniu, że to jest na pewno nie robota rosyjska. Ale nawet i w dwóch miejscach się napisy tam znalazły w języku niemieckim. Czyli w 100% to była baza niemiecka. Specjalnie nie ma co oglądać, bo nie ma, to są budynki puste. No, nie ma w nich nic, żadnych pozostałości po urządzeniach, czy jeszcze częściowych urządzeniach. No ale w lesie to jest, można sobie spacerkiem pochodzić, dobre powietrze. I nawet zalecam, po prostu dla zdrowia, dla takiego spaceru. No to tyle by było. No to co, my widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia. No, cześć. Do zobaczenia. Ciężko tego, bo to no nie wiadomo ile tego w lesie jest. No właśnie. Jakbym miał drona, aha, to no jakbyś poleciał, no tak. Byś wiedział gdzie jest. A tutaj też coś, jakiś budyneczek. Aha, no to idziemy. Idziemy, nie? Zobaczymy. Co tutaj też pusto.
tutaj musiało być coś przechowywane. No i co, weszliśmy dookoła, nie? To żeśmy byli. Tak, no bo poszliśmy tamtędy, nie? Wtedy. No byśmy szli tam. Tak. Zobacz również inne nasze filmy. Polub nas na Facebooku oraz subskrybuj kanał.